Są dwie rzeczy, które najlepsi sportowcy, artyści, ludzie sukcesu robią, a większość ludzi nawet o tym nie wie. Pierwsza rzecz to jest zasada 70-30, czyli jak chcesz coś osiągnąć, to wiesz o tym, że musisz włożyć pewną ilość pracy w to, pewną ilość godzin, pewną ilość skupienia, energii. Teraz zasada 70-30 polega na tym, że 70% czasu, w którym zajmujesz się tym, wkładasz 70% wysiłku. A 30% czasu, w którym zajmujesz się tym, rzeczywiście dajesz z siebie wszystko. Czyli krótkoterminowo, powiedzmy, że masz sesję godzinową. Przez godzinę czasu trenujesz coś albo uczysz się czegoś, albo pracujesz nad czymś. 70% czasu tej godziny jesteś w trybie 70% wysiłku. Jesteś w miarę na lajcie. Nie dajesz z siebie wszystko. Skupiasz się, ale nie ma tej presji, nie wymuszasz nic. I tylko 30% z tej całej godziny, 30% czasu z tej całej godziny, rzeczywiście tu i tam, takie małe fragmenty, dajesz takiego kopa, tak wymuszasz trochę więcej skupienia i energii. Długoterminowo popatrzmy na cały rok albo miesiąc. Masz cały miesiąc. I wiesz, że przez ten miesiąc będziesz trenował coś, uczył się czegoś, pracował nad czymś. To 70% czasu tego całego miesiąca to jesteś w trybie 70% wysiłku. I 30% czasu z tego całego miesiąca jesteś w trybie rzeczywiście dajesz z siebie wszystko. Tylko 30%. Są dwa bardzo ważne powody, dla których takie podejście 70-30 działa i robi cuda. Pierwszy powód to jest flow. Wiemy o tym, że jak jesteś w stanie flow, to prawa i lewa półkula się synchronizują, aktywują się inne części mózgu, które wcześniej nie były aktywne, zapala się twój cały mózg, masz dostęp do informacji, do których nie miałeś wcześniej dostęp, synchronizuje się mózg i ciało, tracisz poczucie czasu i rzeczywiście w tym stanie flow uczysz się głębiej, zapamiętujesz lepiej, twoje ciało się uczy lepiej, ruchy na przykład. Wszystko działa w takiej harmonii, w takim optymalnym stanie. Teraz, jak posiedzisz przez rok czasu z jednym z najlepszych sportowców na świecie, to zobaczysz i zdziwisz się, że przez większość czasu, przez cały rok, ta osoba bawi się. Ludzie myślą tak, że ci najlepsi idą na maksa, dają siebie wszystko. Ale to wszystko to jest reklama. To jest z tego powodu, że to takie podejście 110%, maksimum siła codziennie, daj siebie wszystko. To jest wszystko reklama. To jest z tego powodu, że to jest atrakcyjne, tak ładnie to wygląda, tak wow, ludzie robią wow, niesamowite. Ci najlepsi wiedzą o tym, że takie podejście nie działa na dłuższą metę. Ci najlepsi wiedzą o tym, że w stanie flow uczysz się lepiej. A my wszyscy, jak podchodzimy do nauki, do treningu, do czegokolwiek, to większość czasu jest zmarnowanym czasem, jest takim wypełnieniem. A tak naprawdę te momenty, gdzie jest efektywna praca, gdzie uczymy się naprawdę, to są takie krótkie momenty, gdzie złapiemy flow, tu i tam, przez chwilę. Ci sportowcy, ci najlepsi, ci artyści, ludzie sukcesu chcą przebywać przez większość czasu w takim flow. Z tego powodu nie dają z siebie wszystko, nie wymuszają, nie cisną, nie powodują stresu, nie robią takiej presji. Jak jesteś w stresie, jak się spinasz, jak próbujesz wymusić coś, to zamykasz się. Części mózgu się zamykają. Stres zabija skupienie. Więc z tego powodu ci najlepsi siedzą w takim lajcie, bawią się, podchodzą z takim nastawieniem, żeby nie było za trudno, ale żeby nie było za łatwo, żeby złapać ten flow. Jak dłużej przebywają w tym stanie flow, to dłużej czasu się uczą. Drugi powód, dla którego zasada 70-30 działa, to jest regeneracja. Jak jest osoba, która daje z siebie wszystko na maksa, to na następny dzień jest wypalona.
Nie może się skupić, nawet jak próbuje, to nie jest w dobrym stanie. Jak pójdziesz na maksa, dasz siebie wszystko. Na następny dzień jest out. Nie ma skupienia. Osoba, która zatrzyma się, zanim się zmęczy, osoba, która pomyśli sobie, okej, nie dam z siebie wszystko, przystopuje, tak jakby wycofuje się. To jest mój czas, skończyłem. Nadal jestem wypoczęty. Jest taki niedosyt, że chce się dać wszystko. Ale ta osoba, ta mądra osoba mówi stop. Bo wie o tym ta osoba, że na następny dzień będzie w dobrej formie i będzie mogła powtórzyć taki sam trening z dobrą formą i z dobrym skupieniem. Bo nie wypaliła się. I teraz jak popatrzysz na te dwie osoby, ta jedna osoba robi dłuższe przerwy, musi się zregenerować, próbuje znowu podejść do treningu, ale nie ma dobrego skupienia, więc próbuje się znowu zregenerować i później przez takie krótkie momenty czasu daje z siebie wszystko. To ta osoba zrobi pewną ilość treningów. A ta osoba, która idzie na 70% i odpuszcza, i zatrzymuje się zanim się wypali, zanim się zmęczy, to w ciągu całego roku zrobi więcej treningów. Bo jak przekraczasz pewien poziom zmęczenia i wypalenia się, to potrzebujesz dużo więcej czasu na regenerację. To jest tak jak z tym znanym motywem, że jak czujesz się osłabiony i zadbasz o siebie, odpoczniesz, zrelaksujesz się, zjesz coś zdrowego, dobrego, zbalansujesz się, to wychodzisz z tego i jesteś ok. A jeżeli jesteś osłabiony i pociśniesz siebie bardziej, jeszcze więcej stresu i stresu, to złamiesz się, rozchorujesz się na przykład, i wtedy potrzebujesz 2-3 tygodnie, żeby wrócić do siebie. Więc tak samo z tym dawaniem z siebie wszystko. Jak przystopujesz i owszem, jest takie uczucie niedosytu, że jesteś w takim stanie, że czegoś ci brakuje, jak zatrzymałeś się. Masz jeszcze za dużo energii. Zostaw sobie tą energię. I przestań, zanim się zmęczysz. Na następny dzień będziesz mógł znowu z dobrym skupieniem trenować. Więc zasada 70-30. Jak przez większość czasu jesteś w trybie 70% wysiłku, to łatwiej złapiesz flow i szybciej się zregenerujesz. To jest proste. Flow oznacza lepszą naukę, lepsze wchłanianie informacji, większy dostęp do więcej części mózgu, regeneracja szybsza, lepsza, powoduje, że więcej pracy możesz włożyć przez dłuższy okres czasu, przez miesiąc. Pewną rzecz. 70-30 to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest podejście do mózgu, emocji, uczuć i ciała jako jednostkę. Ludzie sukcesu, najlepsi z najlepszych, sportowcy wiedzą o tym. Więc podchodzą w taki sposób. Jeżeli ja na przykład w górnej części ciała, tak fitnessowo, nie mogę się wzmocnić, doszedłem do limitu i nie idzie dalej, to odpuszczę na jakiś czas tą część ciała, która nie idzie i zajmę się całkiem inną częścią ciała. Dolną, nogi na przykład, albo mięśnie stabilizujące. Idę w innym kierunku, zadbam o inną część ciała, ale przez to, że nasze ciało jest całokształtem, to później wrócę do tej górnej części ciała i ona będzie w lepszym stanie. Będę w stanie zrobić coś więcej. Pójść jeden poziom wyżej. Bo nogi od rąk, głowa od uczuć, od ciała, to wszystko jest jedno. Jeżeli wpływasz na jedną rzecz, wpływasz też na inne rzeczy. Przykładowo, jest biznesmen, który się wypala, pracuje bardzo mocno i zaczyna się stresować, bać się, negatywne emocje przychodzą. To jeżeli jest jeden z najlepszych, to wie, że jest czas na pauzę, jestem w złym stanie emocjonalnym i to, co będę robił, nie będzie efektywne, więc ta osoba odpuszcza na chwilę swoją pracę i idzie zadbać o swój stan emocjonalny. Spotka się z ludźmi, pójdzie na jakieś rozrywki, zabawi się, pobawi się, pójdzie na wycieczkę, cokolwiek. Coś, co stawi go w taki lepszy humor, uśmiech, nabierze trochę perspektywy,
wejdzie w lepszy stan emocjonalny, lepsze emocje, wróci do pracy i robi to wszystko po to, żeby być bardziej efektywnym. Wróci do pracy z lepszymi emocjami i będzie bardziej efektywny. Albo dużo ludzi biznesu nie lubi ćwiczyć. Nie lubią. Ale wyrabiałem sobie tą dyscyplinę, że codziennie rano wstają, chociaż na krótki trening, idą i trenują. Bo wiedzą o tym, że będą lepszymi w swojej pracy, w biznesie. Mózg będzie lepiej pracował, jeżeli codziennie wyrobią sobie ten zwyczaj, że będą ćwiczyli, że się dotlenią. Bo ciało i mózg to jest jedna rzecz, to wszystko jest połączone ze sobą. Tyle. To są dwie rzeczy, które najlepsi z najlepszych robią. Pierwsza rzecz. Zasada 70-30, czyli praktycznie przebywanie w większości czasu w stanie flow. Gdzie skupiasz się, wydajesz energię, ale nie ciśniesz, nie ma tej presji, nie ma tego, że muszę, tylko odpuszczasz, zanim się wypalisz, zanim się przemęczysz, odpuszczasz wcześniej i jesteś cały czas w takim stanie, może nie dosytu z jednej strony, ale w takim stanie wypoczętym, w takim stanie zrelaksowanym, w takim stanie, gdzie myślisz czysto, gdzie nie jest wypalony mózg przez większość czasu. I druga rzecz, mózg, ciało, emocje, wszystko jest połączone. I podchodzimy do tego wszystkiego jako całokształt. Nie tylko mózg, nie tylko emocje, nie tylko ciało. Tyle. Mam nadzieję, że film jest pomocny. Jeżeli tak, to zostaw lajka. Jeżeli interesuje Cię kanał i tematyka, to możesz subskrybować i widzimy się następnym razem.